Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii tutorialowej. Tym razem będzie wymiana filtra kabinowego w samochodzie Volkswagen New Beetle. Samochody produkowane od 1998 do 2010 roku, generacja 1C. Jak widać, mamy akurat do dyspozycji filtr kabinowy Starline'a KF9051C, czyli odpowiednik Fitrona K1047A z węglem aktywnym. Gdzie jest umiejscowiony filtr kabinowy w New Beetle? Znajduje się on tutaj pod tym panelem. Trzeba się do niego dostać poprzez demontaż części deski. No to co, zabieramy się do tej zabawy. Należy ten element usunąć. Przesuwamy go do przodu. Delikatnie podważamy tutaj w tym miejscu. Podważamy, pchamy do przodu i powinien nam wyjść. Trzyma się na dwóch zatrzaskach i na prowadnicy na takiej tulejce. Jak już wypchnęliśmy, podnosimy go, zdejmujemy ten element kręcony na torksy, jest ich, z tego co pamiętam, tylko tam trzy, no i będziemy mogli wyjąć tą pokrywę konsoli. Tak jak mówiłem, mamy 5 torksów, torksy 20, jedna sztuka tutaj, 3 sztuki, tak jak widać, tutaj, jedna sztuka tutaj, więc wykręcamy je i idziemy dalej się bawić. Mamy wykręcone te 5 śrub, wyciągamy tylko te takie słoneczka. Tutaj sobie lubią latać. Generalnie nie trzeba nawet lewej strony odkręcać, bo w większości wypadków to jest dzielone, ale spotkałem się już z przypadkiem, że to było jakieś klejone takie. No tu już jest popękane i chyba by było w całości. W każdym razie wyciągamy te słoneczka i można przechodzić dalej. Dobra, teraz możemy już po prostu sobie podważyć tą pokrywę. Ona jest na zatrzaskach, troszkę mogą być mocno wpięte, ale generalnie powinny wyjść do góry. Już jedną ręką trochę słabo się to robi, ale jak widzicie, ta pokrywa później się wysuwa w tą stronę. Mamy ją na wierzchu i tutaj pod tą pokrywą mamy nasz filterek. Zaraz do niego się dostaniemy. Zdjętą tą pokrywę, to możemy przystąpić do odkręcenia torksów. Torksy są 4 sztuki. Jeden, drugi, trzeci i tutaj czwarty. Przyda nam się jakaś przedłużka i można odkręcać. Jeszcze na koniec zostały nam tutaj te dwa wkręty torks. Odkręcamy je. Będzie można już dojść do naszego filterka. O, mój ulubiony etap, czyli jeszcze nie idzie palcami, grzechotką już nie chce iść. Uwielbiam po prostu ten etap zawsze przy wszelkiego rodzaju wkrętach i śrubach. Dobra, jak już mamy tu luźne, wysuwamy, podnosimy i wychodzi nam pokrywa. Pokrywa nam się wysuwa w stronę środka pojazdu. Jak widzicie, mamy nasz filterek. O, jak widać, troszkę naleciało do niego. No to wyciągamy razem z ramką i zakładamy nowy filterek. Przodowo zatrzaski pociągamy do siebie. Wyskakuje nam ramka razem z filtrem. I możemy go pociągnąć delikatnie do siebie i wyciągnąć już. Jak nowy. I filterek używany, różnicę widać gołym okiem, więc dobra, demontujemy stary, teraz tą ramkę lekko odświeżymy i montujemy nowy filterek. Ramka odświeżona, wyczyszczona, filtr stary, jak widać, był Fliton, akurat kabinetka też węglowa, a tutaj mamy Starline'a, czyli de facto Fitrona, tylko w opakowaniu marki własnej hurtowni. Nie tak jak w Golfie 4, trzeba tymi trzema ząbkami trafić w otwory w obudowie filtra, włożyć je tam, zatrzasnąć na te dwa zatrzaski i można skręcać wszystko z powrotem. Nowa kabinóweczka już na miejscu, zatrzaski trzymają, z tyłu zatrzaski trzymają, więc można składać. Zaczynamy od założenia pokrywy.
Troszkę ciężko będzie jedną ręką, ale robimy dokładnie odwrotnie do tego, jak zakładaliśmy. Czyli trzeba będzie wsunąć na miejsce. Już mamy założoną, dokręcamy najpierw te dwa torksy tutaj. I później te cztery sztuki tych dziwnych po obwodzie. Damy je tutaj, żeby mieć pod ręką. No, wkręcamy te cztery sztuki i można przechodzić dalej. Więc dokręcamy tego torksa 20 i możemy z powrotem zakładać pokrycie. Jak widzicie, tutaj są te dwie prowadniczki, takie w gumowych osłonkach. One mają tutaj wejść w takie specjalne otwory. O, delikatnie pod kątem. No i zaczaski nam się umieszczają w swoich miejscach. Dociskamy i jest wszystko na miejscu. Dokręcamy jeszcze ostatnie torksy. Generalnie mówię, da się tylko te trzy sztuki po stronie filtra tylko odkręcić i też będziemy mieli możliwość zdjęcia tej pokrywy, chociaż mówię, czasami się zdarza, że są te pokrywy łączone, ale akurat w tym przypadku na szczęście nie była taka łączona, tylko będziemy trzeba zobaczyć zaraz co dalej. Chciałbym tylko umieścić pokrywę. Pokrywa, jak widać, ma takie zaczepy, 4 tu, 2 z przodu i ten dings naprowadzający, plus 2 zaczepy tutaj od konsoli wchodzą. Ustawiamy plus minus na miejscu, zaczynając od dołu. Przeciągamy do siebie i skończone. Cała robota nie powinna wam zająć więcej jak 15, maksymalnie 20 minut. Dobra, to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.